Cześć, z tej strony Kushi. Zaczynamy szybko, póki tutaj nie wykluło się jeszcze to jajeczko, zobaczymy, co się wykluwa. Zbijam tego gyma. Jestem na etapie questa, gdzie muszę zawalczyć dwa razy na gymie. Udało mi się zdobyć questa tego field researcha na Ditto. Zaraz wam pokażę, jak łapię Ditto. Przypominam, że to jest quest rzuć jednego excellenta, po prostu. Miałem szczęście i trafił mi się ten questik z Pokestopa, już go zrobiłem, także teraz pozostało tylko złapać tego Ditto i rzeczywiście zaliczyć ten etap questa. No a oprócz tego, tak jak mówię, dwa razy... Hyperbeam. Dwa razy zawalczyć na gymie i dwa razy zawalczyć na rajdzie. Jeśli chodzi o zawalczenie na rajdzie, myślę, że to będzie mega proste, bo nie trzeba wygrać tych rajdów. Dostawałem też pytania w komentarzach, czy dalej działa ten sposób, który był kiedyś, że się wchodziło do rajda, wychodziło i tak 10 razy pod rząd i kiedyś to działało. Obecnie niestety to już nie działa, także trzeba po prostu, no cóż, wziąć udział w tych rajdach i tyle. Wygrać albo przegrać. Dlatego ja tutaj zaraz wezmę udział w tym rajdzie, który będzie tutaj. Co prawda czterogwiazdkowy, także nie ma szans, żebym sam go zbił. Nie da się to zrobić, nie da się tego zrobić. Tak właściwie bardziej po polsku, ale za sam udział będzie questik zaliczony. Okej, Snorlax zbity po raz drugi, także wygraj dwie walki na gymie zrobione. A w sumie jeszcze zbiję do końca tego gyma, wstawię tutaj sobie Pokemona. Jak za minutę zaczyna się rajd, no to idealny moment, żeby wstawić Poka, no bo potem w trakcie rajda nie można zbić tych moich Pokemonów. A dzisiaj nic nie wstawiałem do gymów, także może kilka Pokecoinów mi wpadnie. Dobra, wstawiam szybko Poka, bo 30 sekund do rajdu. A niech to będzie chociażby, nie wiem, głupi Eevee. I tak nikt go nie zbije przez co najmniej godzinę, także okej. Za 17 sekund wykluwa się tutaj jajeczko z rajdem. To skorzystamy z okazji i sobie zbierzemy pieczątkę. Pominąłem jedną pieczątkę, wczoraj zapomniałem pieczątki zebrać za questa. Co zrobię z moim Sinnostone'em? Jeszcze nie wiem. Dowiemy się wszyscy pod koniec tego odcinka, jak się zastanowię, którego Pokemona z czwartej generacji ewoluować jako pierwszego. Jeśli chodzi oczywiście o te Pokemony, które zdobyły nowe ewolucje w czwartej genie, bo to będzie mój pierwszy Sinnostone. Muszę naprawdę dobrze się zastanowić nad tą decyzją. PJ złapany, a tak naprawdę to nie jest PJ, tylko... No właśnie, Ditto. Także ten questik na Ditto też już zaliczony. Teraz muszę wziąć udział w dwóch rajdach, także tutaj jest pierwszy. I co jest na tym rajdzie? Alolański Executor. On jest na czwórce teraz? Zawalcz w dwóch rajdach, już się zaliczyło, mogę po prostu wyjść. Za parę minut się wykrywa kolejny rajd, widzę. Tym razem pięciogwiazdkowy, spoko. Na nim sobie nabiję też drugi rajdzik, a póki co zbieram te nagrody. Także za 12 minut zaliczam ten trzeci etap i zobaczymy, co jest na etapie czwartym. Mam questa na ewolucję Anorifa. Akurat mam dużo candy do niego. I co? 2400, całkiem ładny ten Armaldo wyszedł. To był chyba taki z Wonderboostem, mi się wydaje. Tutaj idę na tego rajda na Giratina, jednak postanowiłem przejechać się na miasto. Tutaj będzie łatwiej wypełnić pozostałe etapy questa. Zbiorę sobie nagrodę, słuchajcie, z jednego z tych questów na Anorifa. Scyther. Szkoda, że nie ma Shiny Scythera jeszcze. Bo to byłby naprawdę fajny Pokémon. Tutaj szczecińska filharmonia. Pod nią jest ten rajdzik na Giratinę, także wbijam. Wychodzę, bo i tak nikogo innego tej porze tutaj nie będzie oprócz mnie. Także quest zaliczony, dwa rajdpasy zmarnowane. Tak naprawdę ten quest powinien się nazywać Zmarnuj dwa rajdpasy. Skutecznie lub nieskutecznie, ale po prostu je zużyj. Dobra. Jakieś tam insensy, spoko, to się przyda. Ten Ditto, którego pomogłeś mi zdobyć, bardzo mi pomógł w moich badaniach. Teraz już wiem, że Meltan ma ciało z ciekłego metalu. Może być to Pokémon elektryczny lub stalowy, sądząc po jego wyglądzie. Złap dla mnie 5 Pokémonów stalowych, 5 elektrycznych i zdobądź 5 candy chodząc ze swoim buddy. W moim przypadku 5 candy ze swoim buddy to jest 5 km, bo chodzę z Pidgeotem specjalnie po to, żeby było 1 km na jedno candy. 5 km muszę przejść teraz naprawdę i złapać te Pokémony elektryczne i stalowe. W sumie nie będzie problemu, jeśli będę miał szansę łapać jakieś Magnemite na dziko. Nie wiem, czy jeszcze sporo ich występuje. No jakieś tam jeszcze się respią, patrząc po tym, co złapałem dzisiaj gołczą. Także okej, teraz 5 km muszę pochodzić po mieście, odpalić gołcze i zobaczymy, co z tego wyniknie. Jajka siódemki się wykluwają. Te nowe jajka siódemki, może coś ciekawego z nich będzie się wykluwało. No miał nie jest ciekawy, to na pewno. Dobra, ale chyba jeszcze drugi od razu. No właśnie. Wow, mega ciekawie, co? Myślałem, że będzie troszkę lepiej. Ostatni stalowy do złapania. I mamy ten etap questa zaliczony. Okej. Dzięki za resztę candy, profesorze. O kurde, siedzę w domu, bo nagrywałem odcinek z Pokémon Let's Go. Patrzcie na to. Mam nowego shiny. Shiny Cubona to jeszcze nie miałem. Nice. Nowiutki shiny jest mój. A my kontynuujemy questa na Meltana z samego rana. Kolejny etap questa od profesora. A w ogóle jest poranek następnego dnia, godzina 9. Kolejny piękny, szary, zimny dzień, ale wracamy do tego, co mówi profesor. Byłem w stanie przeprowadzić badania nad różnicami pomiędzy elektrycznymi i stalowymi Pokemonami. Wydaje mi się, że Meltan jest w stanie
asymilować metal, topiąc metalowe obiekty. Aha, czyli jakby pochłania metal. No spoko. Teraz potrzebuję, żebyś dowiedział się więcej o Pokemonach, które mają ciała złożone z cieczy i silny kwas żołądkowy. Łapanie gulpinów, slagm, 20 grejtów do rzucenia. Okej. Mamy to. 20 grejtów rzucone, 5 gulpinów lub slagm. Jeszcze muszę sobie ewoluować Grimera. Jak już ewoluować, to może jakiegoś takiego silniejszego, nie wiem. Dobra, niech będzie ten, słuchajcie. Mam 75 candy, mało candy mam. To są dosyć rzadkie candy. Teraz się ich więcej resi podczas tego eventu, ale zazwyczaj nie jest tak łatwo zdobyć candy do Grimera, powiem wam. Najtrudniej było jeszcze kiedyś, zanim wprowadzili pogodę. Bo wtedy pamiętam, że ani nie miał on nestów jako Pokémon amorficzny, ani nie było jeszcze pogody, także tak naprawdę znaleźć Grimera na dziko to było coś mega rzadkiego. Tak czy inaczej mamy Muka, akurat dobrze, że miałem te candy do ewolucji. I słuchajcie, zaliczone, przechodzimy do etapu szóstego. 5 darmowych lurków, to mi się podoba. Profesor Oak pomógł mi rozwiązać trochę zagadek związanych z tym Pokémonem. Meltan mógł oddzielić się od Pokémona zwanego Melmetal. Nigdy w życiu nie słyszeliśmy o Pokémonie mitycznym, który może się podzielić na mniejsze, niezależne Pokémony. Czy wiesz, jakie teraz Pokémony powinniśmy przebadać? Powinieneś zebrać dane o Pokémonach, których części mogą się połączyć. Ewoluuj Magnemite'a, złap 5 egzekutów, zawalcz w 10 rajdach. No Magnemite, okej, 3 Magnemite razem tworzą Magnetona, to rozumiem. Ale Execute? Chyba chodzi o to, że po prostu jest 6 jajek w egzekucie, bodajże 6. I co, podczas ewolucji one się jakoś łączą i wyrasta z nich palma? Nawet nie wiem, szczerze mówiąc, jak to dokładnie wygląda. I 10 rajdów, to jest głupie. To jest głupi quest moim zdaniem. Zwłaszcza, że nie dostaliśmy jeszcze do tego momentu żadnych raid passów w sumie. Albo dostaliśmy, ale jakoś bardzo mało, nawet nie pamiętam. Zobaczę, ile mam premium raid passów obecnie. 10. Idealnie mogę pójść zmarnować 10 premium raid passów na jakiekolwiek rajdy. I questik będzie zaliczony. Z tym, że chyba dzisiaj, nagrywam to we wtorek rano, przypominam, chyba dzisiaj wchodzi nowy boss rajdów. Musiałbym przypomnieć sobie, patrząc na stare info. Kurczę, nie ma już tego info w grze. To muszę poszukać na Twitterze, kiedy się kończy Giratina, bo wydaje mi się, że jakoś teraz. Muszę sobie połapać ręcznie też Execute, bo Gołcza mi padła. Zapomniałem ją naładować na noc, niestety. Gołcza jest idealnym rzeczą, ale... Znaczy, nie ma rzeczy idealnych. Problemem Gołczy jest to, że jak na noc nie naładujecie jej, no to... Następnego dnia już nie będzie działać. Parę godzin użytkowania to jest maksimum w przypadku tego urządzenia. Gdyby Gołcza miała większą baterię, tak powiedzmy 3-4 razy większą baterię, to moim zdaniem byłaby urządzeniem idealnym, naprawdę. Tak czy inaczej, pierwszego Executa mamy. Jeszcze kilka. Ten Cubone nie jest shiny, ale shiny Cubone już mam. Ale dzisiaj jeszcze jedna rzecz, słuchajcie moi drodzy. Jako, że nagrywam ten odcinek na przestrzeni 2 dni, to minął kolejny dzień i mamy dzisiaj 7 pieczątkę. Także Sino Stone. Na moim głównym czerwonym koncie w końcu. Trochę na to czekałem, ale jest. 2000 Stardustu, Sino Stone, Ultra Bole. I słuchajcie, będzie oczywiście to Shedinja. Standardowo dosyć. Także Shedinja nie jest jakiś mega intrygujący dla mnie w tym momencie. Także go sobie tylko szybko złapiemy. Ale jest dla mnie intrygujący Sino Stone. Także w tym momencie muszę podjąć decyzję, którego dzisiaj Pokemona ewoluujemy w nową ewolucję z czwartej generacji. I przypominam tutaj o artykule GamePressu, który zrobił takie podsumowanie, które Pokémony warto ewoluować przy pomocy Sino Stone'a. I zobaczmy jeszcze raz na to podsumowanie, zobaczmy na ten top tier. I mamy tutaj Electivire'a. Jego alternatywy to jest Raikou, Zapdos, Magne, Zone, którego jeszcze nie ma w sumie. Zalety. Najlepszy typ elektryczny, jeśli chodzi o DPS w całej grze i prawdopodobnie nie dostanie żadnego ekskluzywnego ataku na Community Day. No to ma sens, no bo ciężko by było zrobić Community Day z Pokémonami, które potrzebują Sino Stone'a do ewolucji. Natomiast jego wadą jest to, że nie jest w tym momencie za bardzo użyteczny na żadnego legendarnego Pokémona z generacji czwartej, czyli na rajdach legendarnych za bardzo się nie przyda. Drugi Pokémon ciekawy to jest Weavile. Dla niego mamy naprawdę dużo alternatyw, chociażby Mewtwo, Gengar, Tyranitar, Mamoswine, Glaceon czy Darkrai. Części tych Pokémonów jeszcze nie ma w grze, ale są w czwartej generacji. Jego zalety to jest to, że jest najlepszym DPS-em typu mrocznego w grze. Nawet o tym nie wiedziałem, szczerze mówiąc. I najlepszy lodowy DPS w grze, dopóki Mamoswine nie wejdzie do gry, bo wtedy Mamoswine będzie najlepszym DPS-em. Ale jego wady są takie, że Gengar jest szybszy, Tyranitar dłużej wytrzymuje, a oba są już szeroko dostępne. Ludzie mają te Pokémony. Ja też mam Gengary, mam Tyranitary, także Weavile nie jest dla mnie chyba priorytetem w tym momencie. Kolejny ciekawy Pokémon, Rhyperior. Tutaj alternatywy Groudon, Rhydon, Tyranitar. Ten taki dinozaur z czwartej generacji, jego też jeszcze nie ma w grze. Garchomp też jego nie ma w grze jeszcze i Mamoswine tak samo. Jego zalety? Jest równie dobry jak Tyranitar, jeśli chodzi o atak typu kamiennego. Jest najlepszym typem ziemnym po Groudonie, użyteczny przeciwko Dialdze,
i Heatranowi, czyli kolejnych legendach z czwartej generacji, ale niestety minusem jego jest to, że może dostać ekskluzywny atak w przyszłości. A to ciekawe czemu? Czemu on może dostać ekskluzywny atak w przyszłości, a Electivire zdaniem GayPressu nie może dostać ekskluzywnego ataku w przyszłości? Ale okej, oni pewnie się znają lepiej ode mnie, także nie będę tutaj wnikał. Ostatni z tej kategorii najlepszych Pokémonów do ewolucji, Roserade. Alternatywnie można używać Venusaura, Raikou, Electivire'a, Kyogre'a, Moltresa, Metagrossa, jego zalety. Jest wśród najlepszych DPS-ów typu trawiastego, jest najlepszym DPS-em w grze typu trującego. Niestety jego wady to jest to, że ciężko nim używać Solar Beam'a, a typ trawiasty i trujący potrzebują boosta, bo są słabsze od innych typów. Tak naprawdę, jest to bardzo ciężki wybór, bo każdy z tych Pokémonów ma wady i zalety. Tak naprawdę każdy z tych Pokémonów przede wszystkim ma wady. Żaden z nich nie jest jakiś overpowered, żaden z nich nie jest jakiś niesamowity. Nie mówiąc już w ogóle o tych Pokémonach, które są na niższych tirach, czyli te ławka rezerwowych i te filery Pokédexu. O, wykluwa mi się jajko. Tak czy inaczej muszę w tym momencie podjąć decyzję, którego Pokémona sobie ewoluować z Sinnostone'em. O, Azurill się wykluł. Sympatyczny, ale nie może być shiny, z tego co kojarzę. Dobra, słuchajcie. Myślę, że wiem, co sobie ewoluuje z Sinnostone'em. Jest pewien shiny Pokémon, którego mogę sobie ewoluować. Zobaczcie. Roselia. Mam trzy shiny Roselie, wszystkie złapane w Niemczech na evencie w Dortmundzie. Tą najsilniejszą sobie ewoluujemy. 100 Candy, jeden Sinnostone. Myślę, że głównie kieruję się tutaj tym, że to jest shiny. Mam shiny, także chcę to zrobić. Uwaga, moja pierwsza ewolucja przy pomocy Sinnostone'a do Pokédexu z czwartej generacji. Wpis w postaci Roserade, a przy okazji nowy wpis w moim shiny Pokédexie, można powiedzieć, nowy shiny wśród moich Pokémonów. W tym odcinku dwa nowe shiny, bo jeszcze ten Cubone gdzieś tam przypadkiem się znalazł. Zobaczmy, jak wygląda shiny Roserade, ale pięknie. Róż i czerń tutaj się łączą. Fenomenalny jest ten Pokémon, naprawdę epicko wygląda. 2354 to jest CP tego Pokémona, jakie tutaj fajne pozy robi. Naprawdę jest to elegancki Pokémon. Zaraz sobie przetestujemy może go też na gymie. Holzwickede, Nadrenia, Północna Westfalia. Okolice Dortmundu, tam gdzie był event w Niemczech. Dobra, sprawdziłem sobie w międzyczasie i rzeczywiście dzisiaj kończy się Giratina. 20 o godzinie 21. Dlatego, że w międzyczasie była zmiana czasu. Ale to dla nas nie ma znaczenia, i tak wtedy nie ma już rajdów w Polsce. Także w sumie ciekawa sprawa, bo Niantic nam nie mówi, co będzie kolejnym bossem do dnia, w którym będzie ten kolejny boss. Także widzę, że Niantic tutaj polubił niespodzianki. Zaczął nam robić niespodzianki. Zobaczymy, czy do końca, jak będę montował ten odcinek, Niantic coś ujawni. Jak nie, no to w momencie, jak będzie już taka informacja, co jest nowym bossem rajdów, napiszę wam to po prostu w komentarzu. Przypnę na samej górze komentarzy mój komentarz z informacją, co jest nowym bossem rajdów. Oczywiście te Pokémony są bardzo osłabione w gymie. Zobaczcie, miałem tutaj po 500 CP. Długo nikt ich nie karmił, ale fajnie ten Roserade wygląda, fajnie się prezentuje w walce. Tutaj w ogóle nawet, kurczę, nie sprawdziłem ataków w sumie. Mogłem ataki sprawdzić jeszcze na Roserade, bo tak na pałę lecę Sludge Bombem. W sumie dobrze, bo było powiedziane na GamePressie, że jego moveset trujący jest najsilniejszym movesetem trującym ze wszystkich Pokémonów trujących w całej grze. Także w sumie jeśli ma mieć Roserade'a, to raczej z movesetem, myślę, że trującym niż trawiastym, bo silnych Pokémonów trawiastych mam sporo, chociażby jakieś tam allańskie egzekutory z Solar Beamami, jakieś winozaury z Community Day, Meganium z Community Day. Tutaj z trawiastymi Pokémonami nie mam problemu, natomiast trujące rzeczywiście nieczęsto się zdarzają, silne trujące Pokémony, i tutaj myślę, że Roserade w tej lidze będzie sobie radzić lepiej w porównaniu do innych Pokémonów. Zresztą nie ja tak myślę, tylko GamePress tak myśli, a GamePressowi nawet ufam, szczerze mówiąc, to jest chyba jedno z najlepszych źródeł, jakie jest, jeśli chodzi o Pokémon Go. Dobra, jeszcze sobie zbijemy do końca tego Zangusa. O, nie zmieniłem Pokémona domyślnego i wchodzę teraz Heracrossem moim. Pamiątka z Brazylii. Ten wyjazd do Brazylii był już chyba dawno temu, na pewno ponad rok temu. To był mój taki pierwszy wyjazd po regionalne Pokémony i został mi po nim Heracross na pamiątkę. Miałem ich więcej, ale porozdawałem, niestety. Jeszcze jednego trzymam dla Hikomikosa, bo zapomniałem mu dać go ostatnio, jak się widzieliśmy. A pamiętam, że mu obiecałem Heracrossa właśnie. Dobra, zbity gym. Wstawię tutaj, słuchajcie, Blissey, bo i tak Blissey dalej jest najsilniejszym Pokémonem defensywnym, nawet po tych zmianach. Trochę słabszym niż wcześniej, w sumie sporo słabszym niż wcześniej, no ale dalej najsilniejszym. I okej, czekam na jakąś informację, co będzie od dzisiaj wieczora, właściwie dla nas w Polsce, od jutra rana, nowym bossem rajdów legendarny. A tymczasem zostawcie łapę w górę, subskrybujcie kanał, widzimy się niedługo w kolejnych filmach na moim kanale. I w sumie, jeśli chodzi o tego questa, zawalczę na 10 rajdach, poczekam z tym questem na nowego bossa legendarnego, bo szkoda marnować 10 premium ride passów. Lepiej zużyję te ride pasy na rajdach na bossa legendarnego. Ma to więcej sensu. Trzymajcie się. Na razie, cześć.